Kończy się ważność Twojej karty mieszkańca. Nie martw się, podczas ostatniej sesji Rada Miejska rozwiązała problem. Suwalskie karty mieszkańca, których data ważności kończy się w 2020 roku, zachowują swoją ważność w okresie jednego roku od wskazanej na karcie daty upływu jej ważności. Czytamy w podjętej 27 maja uchwale. Bez tej regulacji niemal 18 tysięcy kart wydanych między 2 lipca a 31 grudnia 2018 roku utraciłoby ważność. Pandemia i wynikające z niej rygory znacząco ograniczyły możliwość swobodnego funkcjonowania mieszkańców i dlatego wielu z nas nie mogło złożyć wniosku na czas. Sytuacja nadal nie jest w pełni stabilna, więc prezydent miasta zdecydował się na przedłożenie Radzie propozycji, która pozwoli na kontynuację tego miejskiego programu osłonowego. Według danych na 22 kwietnia bieżącego roku w obiegu było niemal 29 tysięcy SKM-ek, z czego ponad 5 tysięcy to karty seniora. Nieco mniej to karty rodziny wielodzietnej, a niespełna 900 to karty wydane osobom niepełnosprawnym.